Siemanko, witajcie w nowym filmiku. Zapraszam Was na vloga. Ja się już pomalowałam, ponieważ zaraz zaczynam pracę, ale postanowiłam, że się z Wami przywitam i powiem Wam dwa słowa o tym, co mam na twarzy, ponieważ słuchajcie, dzisiaj wróciłam, dzisiaj, to znaczy ja już go mam od jakiegoś czasu, ale zaczęłam go używać chyba w marcu, czy jakoś tak, i zostawiałam go sobie na teraz, jak jest tak ciepło, chociaż było ciepło przez kilka dni i teraz jest tak dziwnie, niby ciepło, ale nie ciepło, że dzisiaj jest taki dziwny jakiś wiatr, że zamknęłam balkon, bo mi było zimno, jak tam siedzę, także przy tym balkonie. Ale nałożyłam sobie taupę, a to jest ten Hydrative BB Hialuronowy Krem Nawilżający i muszę Wam powiedzieć, że go uwielbiam, jaki on jest fajny. Nie ma dużej różnicy między na przykład tym kremem BB, a tym podkładem z Bielendy. Swoją drogą powiem Wam, że ja nie jestem wielką fanką tego podkładu. Ja nie wiem, ja mam wrażenie, że jest jakiś dziwnie pomarańczowy na twarzy. Niby się trzyma, niby wszystko ok, ale jakoś tak też czuję go, nie wiem. Może przez tą konsystencję coś sobie wkręciłam, bo ona jest taka gęsta, nie mam pojęcia, ale ja go ponownie nie kupię. No niby hit YouTube'a, ale dla mnie tak bardzo średnio. To nie jest tak, że on jest zły, po prostu no coś mi tutaj nie przypasowało w tym podkładzie. Ja jak wiecie nie oczekuję wielkiego krycia, bo ja nie lubię mieć maski na twarzy. Im większe krycie, tym mniej naturalnie ta buzia wygląda. Poza tym też wtedy podkład robi się ciężki i no na taką pogodę absolutnie nie, więc znaczy absolutnie nie mówię takim ciężkim podkładom, natomiast taki krem BB jest idealny, dlatego że on po prostu wyrównuje Wam ten koloryt. Jeżeli macie jakieś niedoskonałości, nie wiem, cienie pod oczami, to dokładacie sobie korektor i finito. I tak to wygląda, no mi się to bardzo podoba. Kolor jest mega neutralny, nie wydaje mi się, że on by był dla kogoś za ciemny, bo ja teraz praktycznie, no mam trochę samopalacza, ale mało. I on się pięknie wtopił także w tę skórę, więc no ja go lubię. Nie wiem, czy ja nie kupię kolejnego opakowania, bo chyba w Hebe jest na niego teraz promocja, w ogóle na dermokosmetyki 40%, także można go dorwać za jakieś dwie dyszki. Jeżeli lubicie taki efekt na twarzy naturalny, to polecam. I od razu Wam mówię, no jest różnica, jeżeli nic nie... Bo niektórzy mówią, że po co takie coś nakładać, to lepiej nic nie nakładać. Nie do końca, buzia inaczej wygląda, jak nic nie nałożycie, a znaczy nic w sensie żadnego kremu BB nie nałożycie, a na przykład nałożycie bronzer, zrobicie sobie brwi i rzęsy. Jest różnica, bo jednak jak jest koloryt wyrównany, to ta buzia ładnie wygląda, wtedy wystarczy tylko trochę korektora i wszystko wygląda spoko, także no nie wiem, ja go mega lubię, więc, więc chyba go sobie zamówię. Także dobra, tyle. Zamówiłam też taki żagiel na przeciwsłoneczny na balkon, bo już ostatnio jak było tak gorąco, to powiem Wam, że nie szło tu wysiedzieć i ma przyjść dzisiaj, także będę szła go pewnie odebrać i w sobotę będę go wieszała. Zobaczymy, czy to w ogóle zda egzamin. Ja się boję, że jak będzie wiatr, to on będzie tak, wiecie, hałas robił, bo to jest taki, to nie jest taki typowy materiał, tylko to jest taki jakby delikatnie z folią, bo to jest też chyba przeciwdeszczowe, także nie wiem, zobaczymy, najwyżej odeślę, jak coś będzie nie tak, ale no parasol też tutaj nie zda za bardzo egzaminu, bo już w ogóle się boję, że parasol to mi wyrwie, jak będzie wiało, bo ja mieszkam na górce. Także nie wiem, zobaczymy, słuchajcie. Jak coś, to oczywiście Wam pokażę. A teraz idę pracować i widzimy się pewnie już później. No chodź do mnie. No chodź. No chodź, Pysiu. Na pewno chcesz tutaj stokroteczkę, chodź. No chodź. No chodź szybko, masz. Proszę bardzo. Franuś, no chodź masz. Chodź, zobacz jakie stokroteczki pyszne. Proszę. Proszę. Fajne co? Fajne. Na pewno zjesz sobie zaraz. Mały Pysiu, ty mały Pysiu, ty maluszku. I słuchajcie, mamy sobotę, Jezus jak jest gorąco, jest zaraz godzina 10, a na balkonie mam 30 stopni, a już tutaj słońca w ogóle nie ma, także jest naprawdę mega ciepło. Ostatnie dwa dni nie było aż takie gorące, ja nie wiem co się dzisiaj stało. Ja zaraz będę wieszała ten żagiel, bo wczoraj przyszedł ten na balkon, pokażę Wam oczywiście jak go zawieszę, natomiast też muszę go w ogóle przymierzyć, bo jakoś tak nie ruszałam go nawet, więc nie wiem czy dobrze wszystko wymierzyłam i czy on będzie pasował, to znaczy wymierzyć wymierzyłam, tylko wiecie, on jest, to jest trójkąt, więc ja nie wiem jak to będzie tutaj wszystko się miało do, wiecie, do rzeczywistości, bo niby powinno być ok, ale nigdy nie wiadomo, także przymierzę sobie i zobaczymy. Nie wiem, czy nie pojechać potem na plażę, bo jest taka pogoda, że szkoda tego nie wykorzystać, ale z drugiej strony ja lubię rano pojechać, bo rano jest chłodniej, jak mam wrażenie, że jest mniej ludzi,
A jak wybiorę się między 13 a 14, to boję się, że po prostu będzie taka zadyma w tych autobusach, tramwajach, że po prostu prędzej mi się słabo zrobi niż tam dojadę. Znaczy dojadę, ale pewnie nie będzie to nic fajnego, ta jazda tam. Także zastanawiam się, może na rower pójdę? Nie wiem jeszcze. Na pewno nie będę siedziała w domu, chcę to wykorzystać, tym bardziej, że to jest weekend, kiedy nigdzie nie wychodzę. No chyba, że ktoś napisze wieczorem i na spontanie gdzieś wyjdę, nie wiem, zobaczymy, ale raczej się nic nie zanosi na to, żeby tak miało być. Także zobaczymy. W każdym razie plan jest taki na ten tydzień, że poniedziałek, wtorek idę do pracy, w sensie jadę do biura. Ja jeżdżę tylko w środę, natomiast w tym tygodniu jest mała zmiana w grafiku, także w poniedziałek i wtorek przyjeżdżają goście, więc muszę jechać do biura. W środę normalnie pracuję z domu, czwartek jest wolny. Na czwartek zaplanowałam sobie też wyjazd nad morze. Postaram się wziąć kamerę, żeby coś wam ponagrywać. Natomiast w piątek będę pracowała. Miałam mieć wolne, ale chyba, słuchajcie, będę pracowała, bo nie mam planów tak naprawdę, więc jak mam siedzieć w domu tak bez sensu, no to wolę po prostu zaoszczędzić ten jeden dzień urlopu i pracować. W ogóle, słuchajcie, też wczoraj zamówiłam trochę rzeczy do takich letnich, w sensie trochę lnu, trochę lnu, jakaś sukienka, także mam nadzieję, że wkrótce też pojawi się taki klasyczny haul, jaki zawsze był u mnie na kanale. Ja ostatnio mało takich filmików nagrywałam, gdzieś tam przemycałam wam jakieś nowe ciuchy, ale właśnie nie robiłam takich tradycyjnych hauli, dlatego że za mało po prostu kupuję. Jakoś tak ostatnio nie chcę mi się kupować nowych rzeczy. A nawet jak coś kupię i wam pokazuję, to potem większą część tego zwracam, albo nawet wszystko. Ogólnie też jeśli chodzi o ostatni haul z Hemu, gdzie pokazywałam wam te różowe spodnie, dziękuję wam za wszystkie komentarze, bo ja uwielbiam czytać wasze komentarze. Też daje mi taki obraz właśnie, bo każda z nas jest inna, lubi co innego i bardzo dużo z was, bardzo dużo, bym powiedziała jakieś 80% było za różowymi spodniami, natomiast ja ich absolutnie nie zostawiłam, bo ja po prostu, słuchajcie, mam takie przebłyski raz na jakiś czas, że może bym założyła coś w innym kolorze. I ja wtedy coś zamawiam, przymierzam w domu i przeważnie jest tak, że tego nie czuję. I właśnie tak było z tymi spodniami. One były piękne, one są piękne, ale ja ich nie czuję. Słuchajcie, to jest tak jak na przykład, nie wiem, fryzura, kolor włosów, makijaż, paznokcie, to wszystko gdzieś tam musi, mam wrażenie, współgrać z waszym charakterem, bo... Znaczy współgra, bo jeżeli na przykład, nie wiem, jesteście spokojne, takie stonowane, nie lubicie się rzucać w oczy, to nie rpnijcie sobie, nie wiem, różowych, rażących paznokci, tam czerwonych, tylko raczej będziecie gdzieś tam bazować na tych takich kolorach stonowanych. Ja akurat mam tak, że nie jestem cicha i spokojna, ale też jakby nie czuję potrzeby rzucania się w oczy, może tak. I dlatego dla mnie takie kolory, ich po prostu nie lubię. I może w końcu zamówię coś takiego, do czego się przekonam, ale póki co te spodnie jakby nie... No i sukienka też nie, ale to sukienka tylko i ze względu na to, że ja po prostu mam sukienkę panterkową. Ja w ogóle sprzątałam wczoraj w ubraniach i mam bardzo dużo sukienek, różnych ciuchów, więc absolutnie nie kupuję. Też gdzieś tam pojawiły się komentarze odnośnie podkreślania figury. To jest coś, co ja już mówiłam milion razy, ale powiem raz jeszcze, bo słuchajcie, jak ja bym miała co podkreślać, to ja bym to podkreślała. Na tę chwilę moje ciało jeszcze nie wygląda tak, jak ja bym chciała i nie czuję się komfortowo w jakichś ubraniach, które podkreślają sylwetkę. Jeżeli dojdę do takiego momentu, że będę czuła, że to jest właśnie to, na pewno będę inne ciuchy nosiła. To też nie jest tak, że ja noszę worki od kartofli, bo nie. Koszule lubię duże, ale generalnie gdzieś tam te ciuchy staram się trochę brzucha odkryć, czegoś, żeby to wszystko wyglądało jakoś tak fajnie, trochę sexy, ale też nie przeginam, bo nie mogę sobie na to pozwolić. Każdy jest świadomy swojego ciała, wie, w czym się czuje dobrze, a najważniejsze to jest to, żeby dobrze się czuć w ubraniu, bo jak nie będziecie się dobrze czuły, to po prostu no nie będziecie dobrze wyglądały. To jest jakby takie, wiecie, logiczne. Także albo inaczej, wyglądacie dobrze w tym, w czym się dobrze czujecie. Może tak to lepiej powiedzieć, bo to wtedy jakby daje taki obraz tego, że czasami ubieramy coś, co teoretycznie jest ładne, ale my jesteśmy w tym jakby przebrane. Macie tak? Na pewno tak macie. Także no właśnie, teraz zamówiłam kilka rzeczy, mam nadzieję, że będą fajne. Nagram wam klasyczny haul właśnie w przyszłym tygodniu, jak będzie, może w weekend. Zobaczymy, jaka będzie pogoda, co będę robiła, ale postaram się wam wtedy ten haul nagrać. No i tyle. Wczoraj wieczorem oglądałam też Polish Paranormal TV. Nowy odcinek. Ogólnie trochę, słuchajcie, przystopowałam z oglądaniem, dlatego że tego PPTV, dlatego że jak zaczęłam oglądać ich chyba w styczniu i w lutym, wtedy kiedy nie mogłam ich oglądać, bo uczyłam się na rozmowę o pracę,
angielskiego, to byłam tak zajarana, po prostu mnie to tak w ogóle jarało, te duchy, to co oni tam pokazują, te głosy, to wszystko. Naprawdę, bałam się czasami spać w nocy, bo gdzieś tam miałam to w głowie cały czas. Natomiast z czasem jakoś nie wiem, co się stało, czy po prostu... No bo tam jednak za każdym razem jest praktycznie to samo i też nie ukrywam, że powiem wam... też nie ukrywam, że... te ich samotne wyprawy niekoniecznie mi się podobają, ale to jest tylko takie moje zdanie, bo oni często chodzą gdzieś w nocy po lasach jakiś, ale to tak nie, że wiecie, że oni sobie wejdą dwa kroki do lasu, tylko gdzieś tam idą po tym lesie, w ogóle przez jakieś rzeki przechodzą, nie wiadomo co. I ja się trochę czuję niekomfortowo oglądając to, jednak wolałam te odcinki, gdzie było ich więcej, bo wtedy było jeszcze z Danielem, DJ Palaside, bo wtedy było ich więcej i miałam wrażenie, że jakby coś się stało, ktoś by ich, nie wiem, zaatakował, no przecież świrów nie brakuje, to zawsze oni mają jakby siebie, tak? Nie są sami, tylko zawsze mają, jest kilka osób, więc dadzą radę. Natomiast jak oni idą sami, to trochę mnie no tak, jak oglądając to nie boję się tych duchów, tylko bardziej takie mam poczucie, że o Jezu, jakby ktoś tam przyszedł, tak sobie myślę, że to takie jest, takie negatywne emocje we mnie to jakby na mnie wywiera, także no nie wiem, dzisiaj znowu będzie odcinek jak są we dwójkę, także obejrzę sobie na pewno wieczorem i tyle, nagadałam się, słuchajcie. Także uciekam teraz, jeszcze tylko sprawdzę, czy słuchajcie, jutro faktycznie będzie taka ładna pogoda, bo mam ochotę założyć swój różowy strój kąpielowy. Poczekajcie, zobaczmy. Dzisiaj ogólnie, Jezu, ale wiecie co, dzisiaj nawet ma być o godzinie 20:21:20 stopni. Ostatnio była taka noc ciepła, no to miałam otwarte okno tutaj i Freja zaraz tu siedziała, nie spała ze mną, także chyba też jej było ciepło. No a jutro... niby 23 i też częściowo pochmurne niebo, ale tu nic. Wezmę sobie, znaczy spakuję się, wezmę sobie SPF-y i po prostu pojadę i tyle. Także dobra, słuchajcie, kończę w takim razie to gadanie. Uciekam teraz i widzimy się za jakąś chwilę. Pokażę wam, jak już zawieszę ten żagiel, bo jest tak gorąco na tym balkonie. Słuchajcie, ja bym nie mogła mieszkać na zachodzie i na południu. Ja bym nie dała rady. Już jak jest taka pogoda, to poranne słońce to mi wystarcza, słuchajcie. Jak ja bym miała przez na przykład od godziny, nie wiem, 12-13 mieć cały czas słońce, ja bym po prostu umarła. Co innego oczywiście, jak się ma mieszkanie z dwóch stron. No to wiadomo, że zawsze można się schować z tej drugiej strony, gdzie nie ma słońca, jak się po prostu nie chce na nim być, ale gorzej, jak ja mam jednostronne i teraz po prostu by mi przez ileś godzin dawało tutaj słońce cały czas. To nie dla mnie. Także słuchajcie, uciekam i widzimy się troszeczkę później. Słuchajcie, jakoś mi to nie wygląda na pogodę plażową. Także nie wiem, czy jutro pojadę na plażę, bo zobaczcie, gdzieś jest burza. To znaczy gdzieś tam, naprzeciwko. Masakra. A tak było gorąco. Myślałam, że zagrzmiała, to samolot tam leci, nie wiem czy widzicie. Ja nie mogę, ale chmury. Hej, witajcie w niedzielę. Wyglądam, jakbym była niewyspana. Pewnie też słyszycie, że mam inny głos, dlatego że mam taką alergię. Ja się wyspałam, znaczy wyspałam. Tak i nie, w zasadzie słuchajcie, wczoraj byłam na tym rowerze, bo mówiłam wam, że będę szła. Potem chyba pokazywałam wam pogodę, że się strasznie zachmurzyło. Ostatecznie chyba nie padało, bo jest sucho. Natomiast ja z racji tego, że umyłam głowę, postanowiłam założyć sobie papiloty na noc. I słuchajcie, chyba o 3 w nocy je ściągałam. Boże, jak niewygodnie. Loki się fajne zrobiły, przepięknie to wygląda. Ja je oczywiście trochę rozczesałam, no bo jadę na plażę, więc też nie chcę w takich, wiecie, bujnych lokach jechać. Natomiast no ładnie te włosy wyglądają, tak dużo ich od razu jest. Ale no muszę jakiś inny sposób wymyśleć, bo te papiloty gniotą mnie w głowę, po prostu nie jestem przyzwyczajona, że mi się śpi. Nie wiem, czy wydajecie radę, czy nie w tym spać, ale no może to jest kwestia przyzwyczajenia. Przypomniało mi się, jak miałam doczepione włosy i tak samo te kulki przy głowie tak mnie denerwowały. Oczywiście z czasem się przyzwyczaiłam, no bo jakoś spać musiałam, ale to nie było nic fajnego, także spróbowałam, raczej więcej tak nie zrobię. No i właśnie, przez to mi się trochę źle spało, natomiast no też ta alergia, słuchajcie, no taki katar i... z oczy mnie swędzą, katar, głowa mnie boli. To jest coś po prostu strasznego, naprawdę. Także muszę wziąć zapas chusteczek, bo jadę na tą wodę. Ogólnie, w sensie nad morze, ogólnie ma być ładnie do 14, potem ma lać, czyli taka mniej więcej pogoda jak wczoraj, więc chcę to wykorzystać. Wstałam dzisiaj o 6:40 specjalnie, teraz jest chyba 7:15, bo o 8:15 mam autobus, także muszę się ogarnąć, zrobić sobie bułkę jakąś na drogę, wziąć wodę.
Znaczy na drogę tam zjem, bo ja nie jem śniadań w domu, więc tam sobie to ogarnę. No, założyłam już górę od stroju, to jest ta różowa z H&M-u. I do tego założę shorty. Ja nie będę w całym stroju, bo też mówię, ta pogoda jest taka niepewna, więc no nie, założę sobie shorty i na to może koszulę lnianą i tak po prostu pojadę. Jeśli chodzi o torbę, bo zaraz się będę pakowała, znalazłam taką, nie wiem czy jej nie wezmę. Fajna taka plażowa. Kiedyś ją, słuchajcie, kupiłam, znaczy nie kiedyś, na tych zimowych promocjach w Pull&Bear. I to jest jakaś edycja MTV, słuchajcie, droga jak diabli ta torba była, bo ogólnie chyba 9 dych. To jest szmaciak, to jest po prostu, to jest taki zwykły szmaciak, który nawet nie ma tego, wiecie, tutaj usztywnianego dna, więc to jest taki typowy kawał szmatki uszyty, no ale MTV. I właśnie, kosztował 89 zł, ja kupiłam chyba tą torbę za 29, bo właśnie z myślą, że jak założę na przykład niebieską na to koszulę lnianą, to będzie wszystko ładnie wyglądało, także... No, zobaczymy, może ją wezmę. Mam też różowy ręcznik, także słuchajcie, to nie jest tak, że nie lubię kolorów. Właśnie takie akcenty jak strój, pięknie, jak się jeszcze trochę opalę, to będzie pięknie wyglądało. Ja normalnie pewnie nie jechałabym na plażę. Patrząc na to, że jest 12 dzień czerwca, a ja jestem biała jak nie powiem co, no to aż się prosi, żeby właśnie pojechać. Poczekajcie, muszę nosa wysmarkać. Dobra, muszę wziąć jakiś korektor, bo po prostu będę miała zaś czerwony nos. W każdym razie nasmarowałam się SPF-em 50, tym Nivea, dalej go używam, jest genialny. Tylko pamiętajcie, mam suchą skórę, żeby było jasne. I zaraz wezmę też taki, wiecie, SPF do smarowania się. Ja mam 20 i 30, właśnie nie wiem, który wziąć. Mam w planie być na plaży około 3 godzin, czyli właśnie mam w planie uciec przed deszczem, bo który ma padać o 14. Myślę, że będę przed 10, więc chcę około 13 wyjść stamtąd. No, także zobaczymy, jak to będzie. W każdym razie muszę się trochę opalić, bo to ładnie ta skóra będzie wyglądała, jak będzie trochę opalona. Także pakuję się, żebym niczego nie zapomniała. I jeszcze połączę się z wami, jak wrócę. Zobaczymy, czy słuchajcie, coś się opaliłam, czy nie, bo to różnie bywa. Pamiętam, że były takie kiedyś dni, że jeździłam na plażę, siedziałam na tej plaży 5 czy 6 godzin i wracałam biała. Także no jestem ciekawa, jak będzie dzisiaj. Także do zobaczycha, jak wrócę. Także to będzie pewnie godzina 16-17, bo jeszcze muszę w jedno miejsce zajść, także... No myślę, że wcześniej niż o 16 nie będę w domu, także do zobaczenia. W sumie to pokażę wam może co biorę, tak sobie teraz pomyślałam, bo jak będę wam pokazywała, to może przypomni mi się coś, czego tutaj nie mam. Człowiek, który nie lubi różowego, także biorę różowy ręcznik. Mam taką matę z Pepko, ale jakoś tak chyba dzisiaj wezmę po prostu ręcznik. Kapelusz, pewnie go pamiętacie z jakichś moich starych vlogów, ja go kiedyś dawno temu kupiłam w Biedronce. To jest, słuchajcie, must have, w ogóle bez kapelusza absolutnie ja się na plażę nie ruszam. Dlatego, że ja mam też tak, że jak, słuchajcie, mam troszeczkę zasłoniętą twarz, to nie jest mi aż tak bardzo gorąco. Ja i tak mam w planie położyć się przy samej wodzie, bo ja nie jestem plażowa, także... Jezu, muszę nosa znowu smarkać. Ja nie jestem taka, wiecie, osobą, która lubi leżeć na plaży w ogóle godzinami, więc poczekajcie. No ja nie mogę po prostu, jak ja wyglądam, muszę korektor sobie dołożyć na ten nos. W każdym razie nie jestem z tych osób, które lubią leżeć godzinami na plaży. Te 3-4 godziny to jest takie wystarczające, ale muszę mieć zakrytą głowę, także też biorę na pewno gumkę do włosów. No zapas chusteczek to wiadomo, mam dwie opakowania tylko, więc nie wiem czy mi wystarczy, ale nie mam więcej, mam tylko takie w kartonie, także będą musiały mi wystarczyć. Tu mam taki żel antybakteryjny, kiedyś za 99 groszy kupiłam w Rossmanie, to było dawno temu, na początku pandemii, ale on, słuchajcie, pachnie gumą balonową, jest super. Także wezmę, no bo wiecie, w tramwaju gdzieś tam jak będę trzymała się tych rur, a potem będę chciała kanapkę zjeść, no to przyda się. Filtr mam taki z Jantara, 30. Też kiedyś mówiłam wam, po piątaku kupiłam kilka, właśnie wtedy ten krem Nivea kupiłam do twarzy. W Rossmanie była taka szafa wyprzedażowa w ogóle w środku lata, nie wiem czemu tak. No i wezmę, on jest psikany, więc naprawdę fajny i przepięknie pachnie. Korektor. Takie małe lusterko, które mi pękło, ale już dawno mi pękło, 100 lat temu. I żyje. I takie małe chusteczki, słuchajcie, też wezmę, przydadzą się. Także, czy to jest wszystko? A, wezmę też książkę, Wojciech Mielarz Wyrwa, bo czytam, jestem w połowie, więc wezmę sobie książkę, na pewno wezmę też słuchawki, bo będę chciała obejrzeć Ewę Kosmetyczny Cocktail, a pewnie live'a dzisiaj zrobi, także będzie miło sobie to obejrzeć, ale książka też niech będzie. No i pokażę wam, bo założyłam tylko krótkie spodenki, także tak jak wam mówiłam, to są jakieś stare chyba też z Pull&Bear, więc ja nie będę w stroju kąpielowym, ja je sobie tak podwinę.
Jakoś tak nie wiem, na pierwszy raz nie czuję takiej potrzeby, żeby, słuchajcie, w stroju kąpielowym tam leżeć, więc myślę, że tak jest ok. One są wysokie, więc fajnie tutaj wszystko Wam zakrywają, więc naprawdę ładnie to wygląda. Także będę jechała w trochę dłuższych, a potem sobie je podwinę podwinę, żeby lepiej wyglądało. I żeby mogła się bardziej opalić. Dobrze, słuchajcie, teraz naprawdę już uciekam i idę smarować ten nos, bo znowu się chcę smarkać, Jezus. Idę się ogarnąć do końca, wypić kawę i... A, i woda, przede wszystkim woda. I widzimy się już później. Słuchajcie, ja właśnie wróciłam, jeden jaki człowiek zmęczony po tej plaży. Ogólnie wrzucałam Wam zdjęcie na Instagrama i ja byłam na plaży o 9:20 i było jeszcze pusto. Byłam ciekawa, jak sytuacja się rozwinie. Ponieważ jakby nie patrzeć, jesteśmy jeszcze przed sezonem. Natomiast, słuchajcie, zeszło się tyle ludzi. Koło godziny już chyba między 11 a 12 była praktycznie cała plaża pełna. Także w ogóle niesamowite. Jak też wracałam tramwajem, to słyszałam, jak ludzie, wiecie, mówili między sobą, a gdzie wysiadamy, a tu, wiecie, czyli jakby nie byli z Gdańska. Także sezon w tym roku zaczął się szybciej. Ludzie już zaczęli przyjeżdżać teraz na wakacje. Więc w sumie fajnie, no bo jest taka pogoda, więc warto to wykorzystać. Jeśli chodzi ogólnie właśnie o pogodę, to było słońce, było bardzo gorąco momentami, natomiast już właśnie między godziną 11 i 12, jak zaczęły napływać te tłumy ludzi, zaczęło się chmurzyć. I gdzieś tam to słońce wychodziło, ale generalnie to już nie była taka typowo plażowa pogoda, ale ja się jednak trochę opaliłam, to pewnie jeszcze mi wyjdzie, jak się wykąpię, bo zaraz będę szła właśnie się kąpać. Nie widać może jakoś bardzo, chyba na plecach, o, na plecach widać. Pleców nie smarowałam, znaczy ja w ogóle się nie posmarowałam filtrem, tylko zapomniałam. Także posmarowałam tylko łokcie i kolana. Nie pytajcie czemu, nie wiem. Także twarz w ogóle się nie opaliła, no bo miałam ten filtr z Nivea 50. Znowu jakiś pies szczeka. I na to miałam ten krem stopy, on ma SPF 30, więc no zabezpieczenie było przeciwsłoneczne dość duże. Także twarzy w ogóle chyba nie opaliłam. Natomiast strasznie wyglądam, bo po plaży ogólnie się jakoś dziwnie wygląda. Do tego szczypią mi oczy, mam ten katar, więc idę się wykąpię, nałożę sobie pielęgnację, nawilżę tą skórę. No ale chyba ręce faktycznie może troszeczkę też tutaj sobie opaliłam, nie wiem. No brzuch też widzę. No dobra, to pewnie to wyjdzie, ale jakoś tak głównie też, wiecie co, bo chciałam sobie opalić tutaj twarz i dekolt. No znaczy wszystko chciałam opalić, ale na przykład nogi mi się praktycznie w ogóle nie opaliły, także... Szkoda. Jak będzie okazja, to w czwartek jest wolne, pojadę sobie znowu nad morze, ale tym razem mam w planie jechać gdzieś indziej, także postaram się tym razem wziąć kamerę, żeby Wam pokazać coś nowego, jakieś nowe miejsce. No, a tymczasem żegnam się bardzo z Wami, bardzo dziękuję za oglądanie i mam nadzieję, że widzimy się już niedługo w kolejnym filmiku. Wyglądam w ogóle bez bluzki, bo muszę dalej stanąć. Także mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym filmiku. Do zobaczenia, pa, pa!